Faktach zabierzemy Państwa do Muzeum Powozów na wystawę Szkła. To nietypowe połączenie miejsca i ekspozycji do podziwiania w Galowicach. To są takie drobne rzeczy, które się udało, powiedzmy, zachować i tutaj pokazać. To jest szkło użytkowe o cechach unikatowych. Wielobarwne, głównie szkło sodowe. Niektóre szkła są nawet pierwszy raz we Wrocławiu pokazywane. Zostały wykonane na plenerach, które organizujemy wspólnie z innymi artystami z Polski i Czech. Dolny Śląsk, a przede wszystkim Wrocław, jest jedyną w Polsce, centrum szkła artystycznego. To jest bardzo ważne, że tutaj właśnie pokazujemy jakby no mały taki przekrój, ale jednak naszego dorobku, tego co możemy nazwać też jakby złotem kulturowym Dolnego Śląska, czyli właśnie tym unikatowym szkłem.